Nowy model zarządzania opieką onkologiczną w Polsce. Zapewnienie opieki opartej o jednakowe standardy. Realizacja etapów leczenia przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny oraz przydzielenie indywidualnego koordynatora każdemu pacjentowi, który przeprowadzi chorego przez leczenie. To główne założenia Krajowej Sieci Onkologicznej. To ogromna zmiana dla pacjentów. Dla nas jest ważny koordynator, dostępność, żeby pacjent nie był wykluczony bez względu na miejsce zamieszkania, cyfryzację czy wykształcenie. Według słów premiera i ministra zdrowia, którzy odwiedzili dziś Narodowe Centrum Onkologii w Gliwicach nie będą, bo teraz wszystkimi problemami związanymi z przebiegiem leczenia onkologicznego zajmą się właśnie koordynatorzy. Ci pacjentom będą towarzyszyć od początku aż do zakończenia całej procedury. To rewolucja w leczeniu nowotworów. To prawdziwy przełom, zarówno z perspektywy pacjenta, z perspektywy lekarza, ale także rodziny, bo rozmawialiśmy dzisiaj krótko wprawdzie, ale wcześniej dużo więcej na tematy rehabilitacji chociażby. Ponadto rząd na walkę z rakiem ma przeznaczyć kilka miliardów złotych w pierwszej kolejności 2,5 miliarda, z których placówki jak ta w Gliwicach będą mogły skorzystać biorąc udział w konkursie. Marzyliśmy o czymś takim, co się właśnie dzieje i co się stanie. I mogę państwa zapewnić, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby te możliwości wszystkie przeistoczyć z pożytkiem dla przede wszystkim naszych pacjentów, ale również dla poprawy świadczeń i jakości leczenia onkologicznego w Polsce. A według niektórych raportów Polska w dalszym ciągu pod względem walki z rakiem odstaje od innych europejskich krajów. Problemem ma być zbyt daleko posunięta centralizacja systemu, który zarządza polską onkologią. Mamy ten system zdefiniowany także oprócz ośrodka krajowego, który będzie zajmował się koordynacją na poziomie każdego regionu, będzie specjalny wojewódzki ośrodek monitorujący, który będzie zbierał informacje i odpowiadał między innymi za koordynację. Tutaj aktywność ministra zdrowia tak naprawdę będzie coraz bardziej zastępowana po tych regulacyjnych działaniach. Planowane rządowe wsparcie dla polskiej onkologii do 2030 roku ma wynieść 10 miliardów złotych.